prawdą, że jest on jakimś tam trupem, który właściwie za chwilę się rozwagnie. Tak naprawdę chodzi tylko o to, że trzeba tam wykonać małą modernizację schodów. To pytanie jest podstawowe. Szanowni Państwo, to tak historycznie. Rzymianie kiedyś budowali już tam. I co? I ono zostało opuszczone. Bo później ludzie zaczęli już uczestniczyć w zupełnie innym, powiedziałbym, rozrywki w cudzysłowie. Oczywiście w dobie średniowiecza było to samo, czyli wchodzenie do kościoła, opieranie się rozprawie z kościoła, ale też budowano to wszystko na normalny teatr. Oczywiście, ale czasy się zmieniają. Dzisiaj naprawdę, gdy mamy smartfony, gdy mamy telewizor, gdy mamy Netflixy i to też, tą kulturę mamy naciśnięcie jednego klawisza. Nie ma już takiej, powiedziałbym, potrzeby, jak była kiedyś, żeby robić w jednym miejscu, mam teatrach, przepraszam za sformułowanie, stędy, gdzie ludzie przychodzili, bawili się i wyrodzili. Przy podporze Słowickiego, to jest przedmiot pięknie odresowany się od serca. Leczalne imprezy się tam było. Ale nie dlatego, że nie wiem, tak mi się wydaje, że nie chcą tego w bardzo polecące, tylko po prostu nie ma tam potrzeby. Wszystko jest zorganizowane dzisiaj w centrum. No i tak samo jest, jeżeli będzie amfiteatr. Oczywiście będzie opanowany, jak już tam w przyszłości będą te schody wykonane, ale co robi, żeby całoroczny amfiteatr funkcjonował? Że nie ma. Nie ma takiej rodzin, znowu jakieś imprezy, bo do tego trzeba mieć sił i nakładów i też, powiedziałbym, pewnej logistyki, a dzisiaj nie ma takiej potrzeby.